Częstocice. Ta część miasta już wkrótce zyska nowy wizerunek, a to za sprawą prowadzonych tam prac rewitalizacyjnych. Jednym z elementów będzie otwarta strefa rekreacji dla mieszkańców. Prace idą tu pełną parą. Za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć te urządzenia. W tej chwili prace związane z wykrawężnikowaniem, z podbudową, z przygotowaniem do tego, co zostanie zamontowane na koniec. Z otwartej strefy aktywności korzystać będą dzieci, osoby dorosłe, seniorzy. Będzie strefa fitness, boisko i urządzenia zabawowe. Wielokrotnie tutaj mieszkańcy ulicy Osadowej zwracali uwagę, że dzieci nie mają się gdzie bawić. To boisko, które było, no, było trawiaste, no, utrzymywane no, w takim rozsądnym stanie, ale w obecnej chwili, jak powstanie taki plac rekreacyjny dla dzieci, to będzie naprawdę super sprawa. Inwestycja o wartości ponad 1 000 000 zł ma być gotowa już na 15 listopada. Na tym etapie teraz mamy wykonywaną podbudowę pod boisko, jak i również pod strefę workout i plac zabaw. Do około 25 października będą zamontowane urządzenia placu zabaw, fundamenty, takie specjalne kotwy pod siłownię. I pod koniec, myślę, że od 25-26 października będzie wykonywana nawierzchnia, ta główna poliuretanowa i wszystkie inne prace związane z zakończeniem zadania, czyli montaż ławek, montaż też tutaj specjalnie takie miejsce na ognisko. Wykonane zostaną również chodniki, a cała strefa rekreacyjno-wypoczynkowa będzie miała około 1000 m² powierzchni. Mieszkańcy tej części miasta zyskają naprawdę fajne otoczenie. Bardzo bezpieczny i bardzo potrzebny plac takiej aktywności i myślę, że on będzie też dobrze poszanowany i będzie długie lata służył dla wszystkich. Inwestycja w osiedlu Częstocice realizowana jest i finansowana w ramach zadania rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.